Szramowski. Deamo. I Drewniak. Drewniak. Teraz taka trochę krótsza gra. Udało się teraz Krykunowi opanować tą piłkę. Krykun ma dużo wolnego miejsca. Krykun na przedpole jest uderzenie, ale teraz Damian Gąska przed szansą na wyrównanie w tym spotkaniu. Niecelny jednak był to strzał Damiana Gąski. A Górnicy przed, wydaje mi się, taką pierwszą, groźniejszą sytuacją w tym spotkaniu. Dobra próba. Też dużo wolnego miejsca miał tutaj właśnie Krykun. Udało mu się odwolnić od Jakuba Staszaka. Dobrze to wykorzystał właśnie Krykun. Ale wciąż, jak na razie, mamy 1-0 dla Motor Lublin po bramce z rzutu karnego. Damianowi Gąsce przed chwilą, to udało mu się w tym momencie, a więc mamy wyrównanie, jest 1-1, Damian.